Koku Sushi poznałam dużo wcześniej, zanim zaczęliśmy razem współpracować. Byliśmy bardzo częstymi klientami w Koku Sushi w Łomży. Bardzo nam smakowało, no i postanowiliśmy spróbować swoich sił. I otworzyliśmy własną restaurację. Przekonała mnie pani Alicja chyba najbardziej. Twierdziła, że państwo Olechno to wspaniali ludzie, więc nie ma się czego obawiać. Można wejść śmiało w interes i to prawda, poznałem ich osobiście najpierw. Faktycznie współpraca jak najbardziej układa się w pomyślnym kierunku. Dlaczego Koku Sushi? Dlatego, że miałem możliwość, jako jeden chyba z niewielu, poznać tą sieć od samego początku, poznać właścicieli. Dzięki mojemu koledze Markowi, który był jako jeden z pierwszych franczyzobiorców z Ostrowa, miałem możliwość poznania Ule i Mariusza, którzy przyjechali do Ostrowa. Zobaczyłem, że to są ludzie z pasją, którzy chcą stworzyć coś, czego jeszcze w Polsce nie ma. I obserwowałem, jak ta sieć się rozwija. Jestem jednym z młodszych franczyzobiorców, ponieważ jestem w tej rodzinie Koku od października 2017 roku, ale mogę powiedzieć, że decyzję, którą podjąłem, była decyzją słuszną i trafną. Bo tak jak zauważyłem, właśnie dlatego, że tworzą ją ludzie z pasją. Sieć Koku jest jedyna i niepowtarzalna. Jest siecią, w której jest naprawdę rodzinna atmosfera. A menu i to, co możemy serwować naszym klientom, jest naprawdę niepowtarzalne, jest najlepszą relacją jakości do ceny, czego nie można spotkać w innych restauracjach tego typu.